Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka w towarzystwie wicewojewody Kamila Zielińskiego odwiedziła region wałbrzyski. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu rozmawiała z samorządowcami gmin powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego. Pierwszym punktem wizyty była Jaworzyna Śląska, gdzie burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz zapoznał kandydatkę do Europarlamentu z najważniejszymi inwestycjami prowadzonymi przez gminę oraz tymi już ukończonymi. Następnie Mirosława Stachowiak-Różecka miała niewątpliwą przyjemność pospacerować ulicami Szczawna Zdroju, gdzie burmistrz Marek Fedoruk opowiedział jej o walorach uzdrowiska, pozwolił skosztować wyjątkowych wód leczniczych i zaznajomił z problematyką czystego powietrza z perspektywy gminy uzdrowiskowej. Ostatnim przystankiem na drodze kandydatki PiS do Europarlamentu był Czarny Bór. Tu aktywności nie brakowało. Po zwiedzeniu miejskiej biblioteki i krótkiej przejażdżce rowerowej po Narto-Rolkostradzie, której przewodnikiem był wójt gminy Adam Górecki, przyszedł czas na zdobycie szczytu na Trójgarbie. Pani Miro, w toku swojej kampanii wyborczej trafiła Pani do regionu wałbrzyskiego. Jakie są Pani wrażenia? No, jak stoję w tym miejscu tutaj i podziwiam te piękne widoki, to mam ochotę Państwu powiedzieć, że choć kampania jeszcze trwa, to ja już się czuję jak na urlopie i na pewno w to piękne miejsce wrócę. Po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem tego pięknego widoku, jaki się tutaj roztacza. No, a gdy idzie o sprawy związane z Państwa regionem, no to cóż, dziś zwiedziliśmy Jaworzynę Śląską, gdzie mogłam podziwiać ogromną inwestycję, która tak naprawdę jest skokiem cywilizacyjnym, połączenie za pomocą tunelu dwóch części miasta. Mieszkańcy na to czekali. No, gdy jesteśmy przy Jaworzynie, trzeba powiedzieć o połączeniach kolejowych. Krwioobieg naszego regionu i niewątpliwie ciągle potrzebuje inwestycji i dobrych rozwiązań, żebyśmy rzeczywiście mogli się po naszym województwie sprawnie poruszać. W Jaworzynie również mogłam podziwiać fantastyczną inwestycję sportową, halę sportową, która oczywiście służy mieszkańcom, a przede wszystkim młodzieży, więc liczę, że niebawem będziemy słyszeć, że same medale dla młodych sportowców będą płynęły właśnie do Jaworzyny Śląskiej. Przepięknie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Cieszę się, że to dzięki Prawu i Sprawiedliwości, dzięki dobrej współpracy rządu Prawa i Sprawiedliwości i fantastycznym samorządowcom w regionie, faktycznie te owoce można zobaczyć. Dobra współpraca to jest po prostu najważniejsza rzecz. Szczawno Zdrój, no szanowni Państwo, nasze perełki, to co jest częścią naszej tradycji, sanatoria. Gdy mówimy o sanatoriach, trzeba myśleć o zdrowiu, trzeba myśleć o czystym powietrzu, o ekologii, no to wszystko to są zadania, które oczywiście też warto, żeby rozumieli i samorządowcy, i rząd, ale także faktycznie, żebyśmy sprawnie na tego rodzaju cele korzystali z pieniędzy, które na takie sprawy przeznacza Unia Europejska. Będę się o to starać, bo to jest naprawdę niezwykle cenna rzecz dla Dolnego Śląska, to jest nasz kapitał i będziemy wszystkich z całej Polski do tych naszych sanatoryjnych perełek po prostu zapraszać. No i wreszcie, szanowni Państwo, znowu sport. Narto-Rolkostrada. Fantastyczna sprawa. No, myślę, że będziecie Państwo mogli to popodziwiać, także wypróbować. W imieniu mieszkańców zapraszam. Ja bawiłam się świetnie.